Zapraszamy Państwa na 32. sesję Rady Miejskiej w Radzyminie. Sesja rozpocznie się o godzinie 16 w najbliższy poniedziałek, 30 stycznia. W porządku sesji jest wiele uchwał bardzo ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Radzymin na pewno zainteresują się uchwałą, która wprowadza ulgi dla roczników 2010 i 2011 w opłatach za przedszkole. Dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości sołectwa Ruda szczególnie ważna będzie uchwała w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania obrębu Ruda po wieloletnich pracach. Przedstawiamy projekt, który jest pewnym kompromisem. Z jednej strony zapewniającym interesy właścicieli gruntów i zapewniającym rozwój tej miejscowości, a z drugiej strony zapewniającej poszanowanie dla środowiska naturalnego i prawideł rozwoju przestrzennego. Niezmiernie istotną uchwałą dla układu komunikacyjnego Radzymina jest uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w rejonie skrzyżowania ulic Falandysza i Rejmonta. Nabycie tej nieruchomości kończy proces wykupu gruntów pod przedłużenie ulicy Szymborskiej, co w przyszłości pozwoli na połączenie ulicy Falandysza z ulicą Konopnickiej. Najważniejsza zmiana w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej gminy Radzymin dotyczy budowy ulicy Maczka. Uzupełniamy środki na budowę i możemy to zrobić dzięki środkom unijnym pozyskanym przez gminę Radzymin na budowę ciągów rowerowych. Całość porządku obrad 32. sesji Rady Miejskiej w Radzyminie publikujemy na stronie internetowej BIP. Tradycyjnie sesja będzie transmitowana w internecie. Zapraszamy Państwa do oglądania transmisji.